Zainteresowała mnie kiedyś pewna historia o tym, jak powstała jedna z najbardziej niezwykłych piosenek naszych czasów. Paul McCartney pewnego dnia zbudził się z melodią w głowie. Od momentu przebudzenia się ta melodia tliła się w nim. Usiadł do fortepianu, zagrał, zanucił, zapisał parę nut. Co by było, gdyby nie skorzystał z okazji? Gdyby postanowił pospać trochę dłużej albo pobiegać, nie powstałoby Yesterday. Jedna z najbardziej niezwykłych piosenek, ikona naszych czasów. Nie wiem, czy wy też tak macie, że czasami jakaś myśl snuje się za wami, jakiś pomysł. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to snuje się pomysł na biznes, a jak jesteście kompozytorami, to snuje się piosenka. Jest okazja, kto wie, może jedna z najlepszych w życiu. Jak z niej skorzystamy? Czy z nich, takich okazji? Ile dobrych okazji przejdzie nam koło nosa? Nawet nie wiesz, ile niesamowitych okazji przeszło ci koło nosa. Ale pomyślmy odwrotnie. Pomyśl, że jesteś człowiekiem, który dostrzega i wykorzystuje najlepsze okazje. Wyobraź sobie, że coś takiego ciebie spotyka. Jak być człowiekiem, który dostrzega i wykorzystuje najlepsze okazje na ścieżce życia? O tym dzisiaj popatrzymy na fragment Ewangelii Jana. W rozdziale 12 kogoś spotkała niezwykła okazja. Przeczytajmy pierwszą część. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Sztuka wyłapywania okazji. Gdy patrzymy na świat, w którym żyjemy, można powiedzieć o różnych poziomach okazji. Na przykład większość ludzi wie o istnieniu giełdy papierów wartościowych, ale woli raczej normalnie zarabiać pieniądze, wydawać je, nie wchodząc na ten poziom okazji. Różne poziomy. Jezus Chrystus, o którym przeczytaliśmy we fragmencie Ewangelii Jana, stanął wobec pewnej okazji. Rzecz dzieje się na parę dni przed Jego aresztowaniem i drogą na krzyż. Jezus wie, że zostały Mu już tylko godziny. Jego dusza doznawała lęku. Toczyła się w Nim walka, bo sprawa dotyczyła niepowtarzalnej okazji. Może zostać Zbawicielem świata, jeżeli zdecyduje się na krzyż. Postanawia pójść tą drogą, skorzystać z okazji. Ale dlaczego Jezus podejmuje taką decyzję? Jaka jest Jego motywacja? Bardzo ciekawa, wers 28. Ojcze, wsław swoje imię. Zrobi to, ponieważ przez to zostanie pokazana wielkość Boga. Dosyć ciekawe spojrzenie na okazję. Można pokazać wielkość Boga. Życie każdego z nas to odcinek czasu, w którym stwarzane są nam różne okazje. Stajemy przed różnymi wyborami. Zrozumieć wagę tych okazji, która z nich ile jest warta. Jezus w rankingu okazji postawił najwyżej właśnie tą. Zrobić coś wyjątkowego dla chwały Boga. Pokazać wielkość Boga. Gdybyśmy mieli przełożyć to do naszego życia, jak to można sobie wyobrazić?
że coś w naszym życiu wskazuje na wielkość Boga. Przychodzi mi do głowy parę sytuacji. Na przykład, gdybym był człowiekiem opanowanym przez jakiś nauk, przyzwyczajenie, natręctwo, cokolwiek, co mnie zniewala, a Bóg by sprawił, że zostałbym uwolniony. To by było godne podziwu, zachwytu, prawda? Pokazałoby wielkość Boga. Coś, co zwykło trzymać ludzi w czarnych szponach, czyniąc ich najsmutniejszymi istotami pod słońcem, także płaczą, jak nikt nie widzi, z desperacji, z upokorzenia i pewnego dnia są od tego wolni. Mówię trochę z własnego doświadczenia, chociaż co ze mnie był za niewolnik, żeby było jasne, nie umierałem gdzieś w rowie z przedawkowania narkotyków. Coś w ludzkiej ocenie raczej drobnego, ale mimo to za każdym razem, gdy sobie przypomnę, że Bóg mnie od tego uwolnił, to chce mi się wirować w tańcu radości, jak w gorączce sobotniej nocy. Opanowuje mnie niepohamowana radość, podziw dla Boga. Wskazać na wielkość Boga. Jest to wielka okazja. Jeżeli chciałabyś z takiej okazji skorzystać, by twoje życie wskazało na wielkość Boga, możesz zwrócić się do Niego teraz z prośbą: Boże, chciałbym zobaczyć Twój wpływ na moje życie. Sztuka dostrzegania okazji, uczymy się dostrzegać okazje. Patrzmy na kolejny odcinek dzisiejszego fragmentu. Przeczytajmy go łącznie z ostatnim, z poprzedniego. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący to usłyszał i mówił: zagrzmiało. Inni mówili: anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. W życiu tamtych ludzi pojawiła się pewna okazja. Na czym polegała? Z nieba rozległ się głos. Bóg coś powiedział. Jak ludzie skorzystali z tej okazji? Dla niektórych był to tylko jakiś hałas i tyle. Nie rozpoznali, co Bóg powiedział. Dlaczego? Nie byli gotowi, nie byli nastawieni na to, że Bóg może coś do nich powiedzieć. Więc wielka okazja przeszła im koło nosa. Usłyszeli tylko, jakby coś zagrzmiało. To jeszcze wyższy poziom okazji usłyszeć, co Bóg mówi. Nasze podejście do tematu może być bardzo różne. Może myślisz w tej chwili: Bóg coś do mnie mówi, to jakiś absurd, to abstrakcja zupełna. Jednak tutaj dzisiaj uczymy się dostrzegać okazje, oceniać je, widzieć ich wartość. Więc gdyby Bóg chciał coś autentycznie do nas powiedzieć, to co z tym zrobimy? Może jednak jest to coś, czego nie warto zlekceważyć. Czy jesteśmy więc gotowi na taką decyzję w sercu, że gdyby Bóg chciał coś do mnie powiedzieć, potraktuję to jako wyższą okazję? Przychodzi mi tu na myśl przykład królowej angielskiej Elżbiety, gdy w 1954 roku Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billego Grahama zorganizowało w Londynie krucjatę ewangelizacyjną, polegającą nie na czym innym, jak właśnie na prezentacji słów Boga. To wydarzenie trwało 12 tygodni. Na Harrington Arena wypełniona była co wieczór po brzegi
11 tysięcy ludzi, niektórzy odchodzili z kwitkiem. Wieść o tym dotarła do jej wysokości. Zapragnęła posłuchać. Jeżeli wierzyć serialowi biograficznemu The Crown, mąż królowej, książę Filip, naigrywał się z niej, pytał, czy kupiła już jakieś szczotki, bo wcześniej Billy Graham dorabiał sobie jako obwoźny sprzedawca szczotek, był przedstawicielem handlowym, więc książę drwił z królowej, czy kupiła już jakieś szczotki. Ona jednak, to z czego inni drwili, przyjęła jako najwyższą okazję. Chociaż sama jest jako królowa głową kościoła anglikańskiego, pomyślała, może Bóg chce coś do mnie powiedzieć przez tego człowieka. I zaprosiła Billego Grahama, by przemówił w pałacowej kaplicy. Zaprosiła kilkakrotnie do pałacu na prywatną rozmowę. Mąż ją ostrzegał, dlaczego chce słuchać jakiegoś fanatyka nawiedzonego. Ona jednak powiedziała, że nie widzi, aby ten ktoś był fanatykiem i bardzo przejmowała się tym, co słyszała. A mogła przecież pomyśleć, że coś zagrzmiało, coś tam się odbyło, ale co mnie obchodzi jakiś sprzedawca szczotek. Zobaczyła jednak najwyższą okazję i to na najwyższym poziomie, by posłuchać, że Bóg coś mówi. My też uczymy się oceniać, dostrzegać wartość, by za nic w świecie nie zlekceważyć czegoś, co jest wielką okazją. Czy jesteś gotowy, gotowa podjąć taką decyzję w sercu, że jak Bóg coś powie, to potraktujesz to jako najwyższą okazję? Nasze życie to pasmo okazji, umieć je dostrzegać, właściwie oceniać, odpowiednio skorzystać. Przeczytajmy kolejny odcinek instrukcji. Jezus mówi dalej. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Nasze życie to pasmo okazji lub rzekomych okazji, wątpliwych okazji. Spotykamy się z tym wielokrotnie, że proponuje się nam coś jako niezwykłą okazję, ale później okazuje się, że niekoniecznie dla nas była to okazja, raczej dla tego, który ją przedstawiał. I czasami potrzebujemy być ostrożni. Gdy na przykład jakiś deweloper zachwala nam jakiś domek czy mieszkanie, jest pytanie zawsze, kto znalazł okazję, on czy my. Powstał nawet słowniczek pojęć na okoliczność poszukiwania domu czy mieszkania. Nie wiem, czy macie taki słowniczek pojęć, czy go znacie. Na przykład, jak nazywa się domek, nad którym przelatują ciągle samoloty? Dobrze skomunikowany. A dom przy cmentarzu? Spokojna dzielnica. A jak biegną druty wysokiego napięcia nad domem? To jest loft. Loft. A jak dojazd błotnistą drogą? Bezpieczny dla dzieci. A jak szóste piętro bez windy? Zdrowy. A do kapitalnego remontu? Z możliwościami. Ale poważnie, tu w naszym fragmencie Jezus mówi o władcy tego świata, czyli o szatanie, Lucyferze. On tu gra rolę dewelopera. Szatan też stwarza nam okazję, jednak jego okazje bardzo różnią się od tych składanych przez Boga. Czym różnią się okazje stwarzane przez władcę tego świata, Lucyfera, od ofert Jezusa?
Odkryliśmy na początku, że dla Jezusa okazją było to, by wskazać na wielkość Boga Ojca. A co dla Lucyfera jest okazją? Wskazać na swoją wielkość. Podstawowym błędem Lucyfera było to, że pomyślał, że sam w sobie jest wielki, a tak naprawdę był wielki tylko dzięki Bogu. I chce sam z siebie okazać się wielkim w niezależności od Boga. To dla niego okazja i taką okazję przedstawia ludziom. Zobaczmy, jak opisuje to Paweł apostoł w drugim liście do Koryntian 4. Dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bóg objawił nam, że szatan, Lucyfer ciągle przedstawia ludziom takie okazje. Okazje, by samemu okazać się wielkim w niezależności od Boga. Ile jednak warte są te okazje? Jeszcze raz wers 31 w naszym głównym fragmencie. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Zostanie ujawnione to, ile naprawdę warte są niezwykłe okazje, które znajdujemy w świecie, proponowane przez Boga tego świata. Zostanie on precz wyrzucony. Zostanie ujawniona prawda, co ile jest warte. Można powiedzieć, że świat i jego system wartości są jak statek, który tonie. Władca tego świata zbankrutował, a razem z nim ci, którzy skorzystali z jego okazji. Tyle są warte okazje, by budować swoją wielkość niezależnie od Boga. I na tym tle możemy zobaczyć okazję, jaką w tym temacie stwarza sam Chrystus. Jeszcze raz wersy 32 i 33. A ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na czym polega prawdziwa okazja? Gdy Jezus zostanie wywyższony, pociągnie wszystkich do siebie. Co to za dziwna okazja? Gdy zostanie wywyższony, ma na myśli swoją śmierć na krzyżu, gdy zostanie wywyższony na krzyż, przyciągnie wszystkich do siebie. W jaki sposób? Wielu z nas zostało przyciągniętych do Chrystusa. Jest w nim coś, co niesamowicie przyciąga. Co? Jego oddanie wobec nas. Wykazał się najwyższym oddaniem. Dał się ukrzyżować dla naszego zbawienia. Wszyscy, którzy to dostrzegą i pojmą, nie pozostaną obojętni. To Jego oddanie przyciąga nas do Niego, obdarza Go najwyższym autorytetem. Ale jest tutaj też pewna okazja również dla nas. Jeżeli pójdziemy za tym wzorem oddania Jezusa, wtedy i nas ludzie obdarzą autorytetem. Nie ze względu na jakieś stanowisko, tytuł. Do prawdziwego autorytetu takie rzeczy nie są potrzebne. Chociaż dla celów organizacyjnych potrzebne są różne stanowiska, tytuły. Jednak to, co ludzie będą o nas sobie myśleli, nie będzie potrzebowało żadnych podpórek. Będziemy mieli autorytet u ludzi, nie ze względu na stanowisko, tytuł, głosowanie, ale ze względu na oddanie. Ludzie będą chcieli pójść za nami, bo będą pewni tego, jak bardzo nam na nich zależy, jak jesteśmy gotowi się poświęcić.
I każdy z nas, można powiedzieć, ty też, masz dwie drogi do wyboru. Możesz żyć wygodnie dla siebie i szukać wielkości w oczach ludzi przez robienie tak zwanej kariery, pokazując ludziom, jak jesteś wspaniały czy wspaniała, udając, że się nimi interesujesz, że ci zależy. Niestety jest to wzór władcy tego świata i sukces pozorny z nieciekawym zakończeniem. Ale to, co oferuje Chrystus przez swój wzór, to jest prawdziwa okazja, to jest alternatywna ścieżka. Zrezygnować z wygody, zrezygnować ze swoich praw i swoich spraw, naprawdę się poświęcić, by służyć ludziom, naprawdę się zainteresować, przygarnąć, budować i w rezultacie doświadczyć tego niezwykłego autorytetu, który ma swoje źródło w oddaniu. Taki wzór pokazał Chrystus. W taki sposób On przyciągał ludzi do siebie. Nie przez wielkie tytuły, ale przez oddanie. Czy nosisz tytuł lidera, czy nie, nie ma to najmniejszego wpływu na twój autorytet. Wszystko się zmienia, jeżeli wstępujesz w ślady Jezusa, gdy nie ma w nas tego życia dla siebie, ale dla tych, którym służymy. W ten sposób też powstają najbardziej niezwykłe więzi. Jest to niezwykła okazja, żeby takich więzi doświadczyć. Więc jeżeli widzisz tu jakieś braki, mówię w tym momencie też do samego siebie, jeżeli widzisz tu jakieś braki, poproś Boga, by poruszył twoje serce, byś mógł, mogła skorzystać z okazji. Różne poziomy okazji. Życie to pasmo okazji. Uczymy się je oceniać, by z najlepszych skorzystać. Na koniec jeszcze jedno specyficzne źródło okazji. Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu. Na to tłum odpowiedział mu: myśmy się dowiedzieli z prawa, że Mojżesz ma trwać na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Pewni ludzie powiedzieli do Jezusa: myśmy się dowiedzieli z prawa, coś przeczytali w prawie Mojżesza i wyciągnęli wnioski, niestety nie do końca słuszne. Jak to przełożyć na naszą sytuację? Pewni ludzie powiedzą: myśmy przeczytali w Biblii, że jest tak, a tak, i wyciągają wnioski, ale podobnie jak rozmówcy Jezusa, wnioski nie do końca prawdziwe. I przedstawiają swoje odkrycia z Biblii jako okazję, by z nich skorzystać, ale czy na pewno okazję? Dzisiaj rano zbudziłem się kilka minut po trzeciej, ogarnięty pewną troską, pewnym niepokojem. Niepokoiła mnie wieść o tym, że kolejne osoby z naszej wspólnoty stały się obiektem intensywnych działań emisariuszy zachwalających pewne inne opcje chrześcijaństwa. Ze strzępów informacji mogłem sobie wyobrazić, co te osoby słyszały o naszej wspólnocie, że u nas nie ma ducha, że nic nie wiemy o modlitwie, że trzeba się modlić innymi językami, żeby modlitwa była prawdziwa i że to, czego doświadcza się w naszej wspólnocie, to dopiero przystanek na drodze do prawdziwego chrześcijaństwa i tym podobne. Ogarnięty troską, wiecie, jak się człowiek w nocy zbudzi, to
doświadcza czegoś z dużą wrażliwością, ogarnięty troską zacząłem się modlić: Boże, czy nasza wspólnota zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, gdy emisariusze innych opcji wezmą nas na celowniki jak snajperzy i zostanie nas tylko garstka i każdy w naszej wspólnocie nie tyle, że będzie miał swoje krzesło, ale będzie miał nawet swój własny rząd tutaj w naszym audytorium, bo większość pójdzie tam, gdzie jest prawdziwe chrześcijaństwo, lepsze. Boże, czy taki jest Twój plan? No, jeżeli jest. Ale co z naszym budowaniem uczniów? Co z tym marzeniem, a w zasadzie Twoim posłannictwem, by iść i czynić uczniów ze wszystkich narodów? Czy zostaniemy zmieceni przez silniejszą opcję, zaduszeni z jednej strony opcje historyczne, liturgiczne, z drugiej opcje znaków, charyzmatów? Boże, Ojcze, czy taki jest Twój plan? Gdy tak z pół godziny sobie rozmyślałem i modliłem się, zapragnąłem w końcu dojść do jakichś wniosków. Boże, co mi odpowiesz? Ty obiecałeś, jeżeli komuś z Was brak mądrości, niech prosi, a na pewno otrzyma. Boże, ufam tylko Tobie, spełnij obietnicę, daj zrozumieć, daj mądrość. W tej samej nanosekundzie przyszła odpowiedź w postaci jednego słowa. Było to słowo obietnice. Obietnice. W parę sekund było dla mnie wszystko jasne. Jest coś większego niż historia i liturgia. Jest coś wyższego niż cuda i znaki. To jest to, że Bóg coś obiecał, a my temu ufamy. Wiara na słowo. Wiara w obietnicę Boga. I co jeszcze? Nic. Wiara plus nic. To jest najwyższy poziom relacji człowieka z Bogiem, gdy w konkretnej sytuacji lub bez sytuacji Bóg posyła obietnicę, a my ufamy. Gdy po swoim zmartwychwstaniu Jezus przyszedł do uczniów, Tomasz, ten niewierny Tomasz, prosił go o znak, o coś namacalnego, aby mógł uwierzyć. Co wtedy Jezus powiedział do niego? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest apogeum więzi człowieka z Bogiem. Gdy nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć, nie ma żadnych znaków, żadnych przedstawień, a w sercu jest wiara, bo Bóg obiecał i człowiek ufa. Apogeum chrześcijaństwa, najwyższy wzór. Wielu ludzi jednak nie ma jeszcze takiej wiary, dlatego potrzebują podpórek w postaci obrzędów, liturgii albo duchowych znaków, mówienia językami i innych, bo bez tego mówią, że nie doświadczają Boga. Potrzebują podpórek. Bo ich wiara jest słaba, bo jeszcze nie pozwolili Bogu zbudować wiary na tyle, by podpórki były bezużyteczne. Na razie potrzebują podpórek. Chodzą więc o kulach, podpierają się na balkonikach. Ale paradoks polega na tym, że to swoje podejście uważają za wyższą formę. I mówią o tych, którym wystarczą obietnice Boże, to tylko przystanek do prawdziwego chrześcijaństwa. Wy też weźcie kule, laski i balkoniki
i czują się emisariuszami lepszego niby chrześcijaństwa. Chodzą za nami i nagabują, u nas jest lepiej. Weź kulę, laskę, balkonik. Bo w Biblii jest napisane o tych rzeczach. My nauczamy wszystkiego, co jest w Biblii, a wy wszystkiego, o czym jest napisane w Biblii. Ale to dosyć uboga egzegeza, tendencyjne rozumienie Bożego Słowa. To, że coś jest napisane w Biblii, nie oznacza, że mamy to bezrefleksyjnie stosować. Apostoł Paweł napisał w pewnym miejscu: mówić językami nie zabraniajcie. Chodzi o te inne języki, które gdzieś tam na początku chrześcijaństwa miały bardzo ważną rolę. Dzisiaj dla niektórych ludzi też mają jakąś rolę. Mówić językami nie zabraniajcie. I z tego wyciągany jest wniosek, że wszyscy powinni modlić się na językach, jak to się mówi. Ale jak wsłuchamy się w te słowa, troszeczkę tylko bliżej się im przyjrzymy, jak popatrzymy na nie przez kontekst całego Nowego Testamentu, łącznie z nauczaniem Jezusa, to wychodzi nam coś zupełnie innego. Niektórzy liderzy chrześcijańscy wtedy zabraniali, to znaczy sami tego nie robili i chcieli zrobić z tym porządek, ale Paweł mówi: nie zabraniajcie, zostawcie. Niektórzy ludzie są dopiero na tym etapie, że tego potrzebują, jakiejś jeszcze formy religii, jeszcze zwracania uwagi na rzeczy powierzchowne. Ale by ta nowa religia nie została omyłkowo uznana za lepszą drogę niż wiara na słowo, Paweł pisze: gdybym mówił nawet językami aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Widocznie już wtedy, zwłaszcza we wspólnocie, do której to pisał, we wspólnocie w Koryncie, która miała największe problemy z wiarą, niektórzy zaczęli już robić z tego rytuał, nowy rytuał. Potem pisze: jak byłem dzieckiem, to mówiłem jak dziecko. Ale wyrosłem i zostawiłem to, co dziecięce. I teraz zostaje tylko wiara, nadzieja i miłość. To słowa Chrystusa zarządzają tym całym zrozumieniem, kiedy powiedział: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiara plus nic. Wierzę, bo Bóg obiecał. I co jeszcze? Nic. Ale można inaczej. Znaleźć podpórki w postaci różnych znaków, cudownych rzeczy i przedstawiać je jako niezwykłą okazję. Wyższą formę wiary i być emisariuszem tego podejścia. Więc tym bardziej my, stojąc wobec takich rzeczy, potrzebujemy być świadomi wartości tego, co posiadamy. Doświadczać wiary i cieszyć się wiarą, której wystarczają tylko obietnice. Gdy nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć, nie ma żadnych cudownych zdarzeń, a w sercu wiara ma się bardzo dobrze, bo Bóg coś powiedział i to mi wystarczy. To jest prawdziwa okazja, najwyższa okazja. Nie to, by zmierzać w stronę cudów i znaków. To było wcześniej, to było słabsze. Okazja polega na tym, by zmierzać w górę od wiary, która potrzebowała jakichś znaków, do wiary, której wystarczy obietnica. To jest prawdziwa okazja, największa, jaka istnieje. Gdy tak sobie właśnie w nocy rozmyślałem i modliłem się, na zegarze zrobiła się już prawie czwarta. Zastanawiałem się jeszcze,
Czy można by to nasze podejście jakoś ująć w jakiś charakterystyczny sposób, który by nam ciągle przypominał, na jakiej ścieżce jesteśmy? I zanim wybiła czwarta, pomysł był już gotowy, ponieważ Bóg odpowiedział jednym słowem w nanosekundzie: obietnice, obietnice. To słowo opisuje naszą ścieżkę. Jesteśmy ludźmi obietnicy, to jest nasza tożsamość. Powiedziałem, że skoro Bóg tak odpowiedział, to prawie jak proroctwo, tak? Obietnica, obietnice. Skoro Bóg tak powiedział, można by to wręcz ująć w nazwie naszej wspólnoty. Do tej pory mamy jak? To są takie nowości, które gdzieś tu się kształtują, modelują. Trinum, wspólnota, grupa, wzrost. A może zamiast tego trinum, wspólnota, grupa, co dalej? Obietnice. Może tak, zobaczymy. By podkreślić tą szczególną okazję, którą u nas można spotkać, największą okazję, jaką w ogóle można dostrzec na drodze, obietnicę Boga, którym można zaufać. I co jeszcze jest potrzebne? Nic. Wiara plus nic. Czy powiedziałem już o wszystkich okazjach i jak je rozpoznawać, jak z nich korzystać? Czy macie już poczucie pełni? Żeby tak całkowicie dopełnić pod korek, to można by wspomnieć o jeszcze jednej okazji. Okazji, jaką jest udział we wspólnym dziele, jakie tworzymy. Jest nim właśnie Chrześcijański Ośrodek Edukacji i Kultury. Tworzymy go przez dwie rzeczy, przez zaangażowanie w dwie rzeczy, w mozaikę twórców COEK i w projekty, jakie tu realizujemy. Mozaika i projekty. Informacje o tym, wiadomo, możemy znaleźć na naszej stronie coek.pl. No i to chyba już wszystkie okazje zatankowane pod korek, więc teraz możemy już nic tylko iść i z nich korzystać, z tych okazji.